Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Aż 8 bramek padło w spotkaniu Orła Mroczyń z Piastem Czekanów. Spotkanie 22. kolejki Wielkopolskiej 5. Ligi rozegrano w sobotę w Grębaninie. Trzeba przyznać, że przebieg meczu był niezwykle zróżnicowany. Były momenty, w których dominowali goście, a Mroczyń strzelał gole, ale były też niewykorzystane okazje Orła, które wcześniej powinny zamknąć spotkanie. To jednak trzymało do samego końca, zwłaszcza, że Piast sukcesywnie gonił wynik, zwłaszcza po rzutach karnych, gdy do siatki trafiał dwukrotnie kapitan zespołu Szymon Frąszczak. Na pewno gratulacje dla drużyny Orła, która okazała się w dzisiejszym futbolu, można powiedzieć trochę antyfutbolu, lepsza, no ale wygrali, więc dla nich gratulacje. My graliśmy, oni strzelali, no to tak naprawdę gdzieś 3-4 bramki. Trochę my też podarowaliśmy drużynie przeciwnej, która bezlitośnie to wykorzystała. No nic, takie się też zdarzają mecze, nie zawsze lepszy wygrywa, tak też dzisiaj niestety było. To jest i tak dobra wiosna w waszym wykonaniu, punktowaliście solidnie. Znaczy tak, na pewno zimą mała rewolucja kadrowa, dużo chłopaków niestety nas opuściło, a też wiadomo jak jest zimą. Zimą nie tak łatwo jest pościągać zawodników, udało się kilka wzmocnień również znaleźć. No i można powiedzieć, na nowo budujemy drużynę, która fajnie wyglądała, no niestety dzisiaj tego się nie udało pokazać. Jedno trafienie dla gości zaliczył Nikodem Balcerzak, a dla Orła po dwie bramki zdobyli Filip Latusek i Jakub Strąg. Jedno trafienie dołożył Bartosz Jordan. Na pewno po trudnym początku tej rundy, trochę problemami kadrowymi dzisiaj zostawiliśmy dużo zdrowia na boisko i na pewno cieszy to zwycięstwo. Myślę, że to będzie taka trampolina do tej dobrej majówki, czyli zapunktujecie, bo chyba we wtorek gracie kolejny mecz. Tak, mamy mecz z Grabowem, mam nadzieję, że to jakoś trochę nas podbuduje ten mecz, że jakoś inaczej mentalnie do tego podejdziemy i wywieziemy z Grabowa 3 punkty. Trener jest zadowolony, bo mam wrażenie, że trochę niefrasobliwości w obronie i trochę też niewykorzystanych sytuacji. To i minus, a plus zwycięstwo. No na pewno tak. Zaczęliśmy dobrze, byliśmy dobrze zmotywowani. Nie wszystko było piękne w naszym wykonaniu, ale było skuteczne i to się liczy. Rzeczywiście po przerwie mogliśmy w osobie Filipa strzelić dwie bramki, które sobie tam wypracował, dodatkowo jeszcze. Zakładaliśmy, że będziemy się raczej bronić, z tym, że no, w końcówce doszły do takich sytuacji, tak jak tu pan redaktor powiedział, bardzo drastycznych. I skończyło się to po dwóch rzutach karnych i jednej akcji praktycznie w ostatniej minucie meczu 3 bramkami. Ale było widać po zespole, że bardzo chciał, bardzo walczył. Jak wspomniałem, nie wszystko może było piękne, ale było skuteczne dzisiaj. W Grabowie też zapunktujecie? To takie pytanie do niebios. To nie wiadomo, w jakiej sytuacji kadrowej będziemy, bo tu żeśmy o tym nie wspominali, ale cały czas o tym mówimy, że no nie jest nasza sytuacja kadrowa najlepsza. Orzeł Mroczyń już we wtorek zagra mecz z Pelikanem Grabów nad Prosną. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka.